Dziś mogliśmy usłyszeć pięty tekst z księgi proroka Sofoniasza. Tak jak w wielu miejscach prorocy odwołują się do swojego doświadczenia, tego namacalnego, jakim jest krzywda, niesprawiedliwość, niewola, wolność. I w tym dostrzegają nieszczęście, w którym trzeba wołać do Boga, a w wyzwoleniu z takich niedogodności życiowych, niesprawiedliwości, niewoli, poniżenia. W tym, co Bóg przychodzi, dostrzegają nadzieję, że będzie także i następnym razem, kiedy coś takiego będzie, Bóg przyjdzie z pomocą. To ważna lekcja z tego właśnie słowa, także proroka Sofoniasza dzisiaj. Popatrzmy, jak wzywa do radości z powodu tego, co dopiero przyjdzie. W jaki sposób motywuje tą radość. Nadzieję, nadzieję z radością. Owego dnia powiedzą Jerozolimie, nie bój się, Syjonie. Niech nie słabną Twe ręce. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie. Mocarz, który zbawia. Uniesie się weselem nad Tobą. Odnowi Cię swoją miłością. Wzniesie okrzyk radości. Takim najgłębszym motywem tej radości z powodu przyszłego wyzwolenia, wtedy za Sofoniasza politycznego z niewoli, tego ekonomicznego z biedy, upodlenia, ale także w przyszłości z tego, że Pan rzeczywiście przyjdzie w Jezusie Chrystusie. Najgłębszy motyw tego wszystkiego jest to, aby człowiek był pewien, że Bóg jest ze mną. Tak jak tu jest napisane, jestem z Tobą. W dzisiejszym świecie bardzo często słyszymy takie zdanie, mam wsparcie, albo wspieramy Cię. To jest ze świata psychologii, to jest ze świata humanizmu, to jest ze świata terapii. Ale Bóg zapowiada swoje przyjście także i przez to, że chce być z człowiekiem. Nawet wtedy, kiedy spadają na niego nieszczęścia, nawet kiedy jest sytuacja beznadziejna, nawet kiedy przyniesie, czy przyjdzie nieść krzyż. Człowiekowi urastają wtedy skrzydła. Człowiek podnosi się, nawet jeżeli jest bardzo przywalony ciężarem. Dlatego, że odczuwa w swoim sercu, że Bóg jest. Jest ze mną. Wspiera mnie. Czasami jest tak, że człowiek przeżywa jakby zaciemnienie swojej wiary. Nie odczuwa. Nawet próbuje zakwestionować swoje dotychczasowe doświadczenia bliskości Boga. Z czystą wiarą próbuje się przebić przez tą mgłę i mówi, a ja mimo to wierzę, że Bóg jest ze mną. Także i po to są prorocy, żeby o takich rzeczach w naszym życiu przypominali. Na czas tego naszego wyczekiwania, oczekiwania i doskonalenia naszej nadziei przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Pan.